Słuchajcie, dzień dobry. Jesteśmy w materiale, wywiadzie z Magdo. Oglądaliście fajnie. Dzisiaj Wam pokażę na żywym przykładzie kilka tematów. Pod kątem w ogóle testów nerwomyślniowych, jak e, ktoś stwierdza, że nie ma niewydolnych struktur u osób nieneurologicznych, to Magda jest nieneurologicznym pacjentem. Ona jest w ogóle po neurologach, po różnym badaniu. Jest OK. Jest okej. Jest okej, jest Ma troszeczkę problemów, jak słyszeliście, <kuh> metabolicznych. E, ma troszeczkę problemów w takich z narządem ruchu. I Wam pokażę kilka fajnych tematów. I to będzie super przykład, co znaczy trudny pacjent. O to chodzi, że wiesz, masz dużo tematów. Nie wiadomo, co się zabrać, nie wiadomo, gdzie włożyć ręce. Tutaj. I to jest temat w ogóle. To są pacjenci, którymi się głównie zajmujemy w gabinecie. I powoli prowadzimy ich i staramy się, żeby ich ciało, stw żebyś, żebyśmy stworzyli wspólnie, jeśli jakiś, e, przestrzeń do regeneracji twojego ciała. Bo, tu, tak jak mówiłeś, jesteś przewlekle zmęczona, nic ci się nie chce. Mm -hmm. Po treningu czujesz się fatalnie, nie wiesz co masz jeść, co byś za to, co jest kiepsko, no jest trudno po prostu. I to jest tam, słuchajcie, nadwrażliwość na bodźce, czyli sytuacja jest taka. Magda zrobiła sobie, była u nas na kursie, zrobiła sobie ruch rotacji zewnętrznej, coś się klicnąć, strzelił, do tej pory czuje rękę. Tak. E, chodziła, chodziła, chodziła. E, za chwilę się okazało, że źle stanęła boli o noga. Nie skręciła kostki coś, po prostu boli o noga. I bola, boli o noga do tej pory. Mi kilka miesięcy. Tak. Jeżeli w tym gabinecie pojawią się pacjenci z różnymi dolegliwościami biolowymi, z różnymi problemami, które się na siebie nakładają, obciążają tego pacjenta. Dodatkowo dochodzą problemy metaboliczne, obciążenia układowe. Nie wiesz za co się zabrać. Klasyczna fizjoterapia rozkłada ręce. Trening męczy tylko i wyłącznie zaostrza objawy. To ewidentnie musimy zobaczyć na kursie neuropsyki terapii. Do zobaczenia w Warszawie i Krakowie pokażemy Ci, jak z tą osobą pracować, jak zrobić diagnostykę, jak zorganizować terapię, jak osiągać fajne efekty terapeutyczne. Upada w ogóle na głowę. Katastrofa. Pół ciała ci odcięło. Też. Też. Tak było. I teraz zobaczcie e, sytuację. W ogóle jeśli chodzi o e, tego, że nie może być wyhamowany mięsień u osoby, wiecie. Zdrowe potencjalnie, Bo dużo osób mówi jakby zdrowy, czyli nie, nie z problemami neurologicznymi. I przekładowo przykładowo, zginaczy szyi. Podnosimy sobie u Magdy głowę. Trzymaj, proszę Magda. Takie rady. U, znaczy, u niej nie trzeba robić testu, nie? Jeśli ja zginamy głowę, trzymaj. Nie pozwól. Ciężko, no nie? Było ciężkie. I teraz, spróbujemy coś Potem Wam pokażę jeszcze kilka fajnych, kilka fajnych rzeczy. I czasami, powiedzcie, jak my nagrywamy takie te materiały, to jest jakieś komentarze typu, czy pan wierzy w to, co robię? <laughs> to, to, nie jest potrzebna kwestia wiary, po prostu. Tu wystarczy kwestia oczu, po prostu. A już nie mówię, jak magda sobie będzie leżała i jednocześnie się będzie toczyła. To już nawet nie dla niej jest kwestia wiary, po prostu. Tylko po prostu tak, to działa. Zobaczcie. Ktoś może być, o, szyja jest ciężka, trzeba dźwigać głowę, i tak dalej, no nie? Bierzemy sobie nogę. Trzymaj sobie tak. Nie jest źle, otrzymuj sobie. Obciążam mleko, to jest, to jest, bardzo duża grupa mięśniowa. Lekkie obciążenie, trzymaj, nie pozwól. Trzymaj. Trochę wyżej. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ona normalnie funkcjonuje, od no 24 lata. To nie jest tak, że wiecie, z świnę pacjenta w ogóle z jakiegoś, z ojomu czy gdziekolwiek, no nie? Trzymaj nogę. Nie pozwól. Trudno. Znaczy, trudno jest. I o co chodzi z tą wrażliwością? Przygodowo. Mamy pacjenta. Zobacz, Lekka stymulacja. Głaszczemy się po tej stronie. Jest okej. Jest okej. Widzicie, tę sytuację? Leki bodziec. Od razu co? on ucieka od tego bodźca. Tu mamy jakieś podrażenie receptrowe. Coś jest nie tak. Leka, stymulacja. Inny bodziec. Drobimy sobie tutaj. W porządku? Mhm. Uh -huh. To jest ciekawe, na przykład z objawami, oglądaliście sobie wywiad tutaj z Magdą i nasze pogaduszki, to widzieliście, że ona ma po na przykład urazie tej głowy, miałaś dużo problemy z prawostronną ciała. Mhm. Dalej trochę tak jest. No nie? Stres się wystraszył. Uh -huh. Dobra. I teraz tak. E I to mogą być różne bodźce. Dźwiękowy. Zwykły łodzie. to nie powinno nic się dziać. Strykanie przy uchu. Teraz mamy taki temat e osób, które są wysoko wrażliwe. I to jest właśnie, słuchajcie, między innymi ta sytuacja. I to nie jest tak, że po prostu ktoś taki jest. Oczywiście on taki teraz jest. Dlatego, że różne rzeczy nakładają się na siebie, że jego po prostu u jest mocno obciążony. Eee, prawa strona. To jest tak samo jak tutaj? Tu słyszę słabiej. Tu słyszysz sobie. Słyszysz sobie, ale reakcja jest podobna, twoja. Mhm. Okej. Okay. I to, to jest ta sytuacja. Coś wam pokażę. Trzymaj. Nie pozwól puścić. Pamiętacie, jak ona miała problem z utrzymaniem nogi? Trzymaj nogę. Widzicie różnicę? Tylko, czy to jest dobra reakcja? Trzymaj. Nie, to jest za mocna reakcja. Ona jest mocno napiła się teraz. Czyli ten bodziec spowodował od razu bardzo mocne, bardzo mocną taką reakcję twojego ciała. Walka, ucieczka, zagroż zagrożenie życia. To jest klikanie, no nie? A ona po prostu nad, nadmiernie to interpretuje. I napinka. Oczywiście za chwilę jej ciało powie, ej, nic, nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Tak? I jak sobie już to e, przestawi się, trzymaj, nie pozwól. Fajna reakcja, no nie? E, fajna reakcja. A może. Trochę lepiej. Inaczej. No. To oczywiście, wiecie, takie, lepiej było zrobić to przez test nerwowy ale też widzimy pewne zależności. E, tak samo. Sytuacja, biorę sobie, wiecie, latarę. Biorę sobie latarę. Wszystko w porządku. Ja mogę sobie świecić. Nic się nie dzieje. To w ogóle mnie denerwuje. Patrzcie na sufit. I od razu, nie, czy widzicie? Tutaj od razu zamykamy oczy, uciekamy. Za bardzo mnie to razi, tak? I znowu taka nie sytuacja. Ta lampa wykańcza. Lampa. No właśnie. Pieszytula, to ona cię mocno dojeżdża, no nie? I to też jest, taka, jak macie pacjentów, ktoś robi test nerwomieślowy, wchodzi w ten świat, pracuje w gabinecie, ma jakieś jarzeniówy na suficie, mocne niebieskie światło, jeszcze w ogóle mryga, mrygające, to pacjent, który jest bardzo mocno obciążony, można powiedzieć, pod kątem za dużej ilości bodźców, które dzieją się w niego w ciele, bo on może mieć stan zapalny, rozległy, a on może mieć właśnie jakieś takie metaboliczne różne obciążenia, układ, układ autonomiczny bardzo mocno rozregulowany i to już na nich jest za dużo To jest za duży bądź. On jest cały mocno spięty. I teraz sytuacja jest taka, że problem u Magdy jest taki, że my nie mamy mięśnia wskaźnikowego, bo albo jest za dużo napięcia w niektórych miejscach, albo za mało. Trzymaj. Albo za mało, albo to się zmienia, tak? Bo... Trzymaj. Trzymam chwilę dużo. No, może to się zmieni. No nie? Albo za mało, albo za dużo. I my na przykład byśmy musieli Magdę troszeczkę, wiecie, wyciszyć, trochę znormalizować, że można było dalej gdzieś tam pójść w ogóle w ten temat. Jak to zrobić? Bramka bulowa. Zlatego, że my wiemy, że u Magdy dużo się dzieje. Jak ja wcześniej testowałam sobie, obu, my nagraliśmy taki, wiecie, bardziej skomplikowany, fajny temat pod kątem diagnostyki właśnie układu nerwowego, z takiej nitowej. Dla neuroklubu, co na neuroklubie będzie, albo już nawet jest. I wiemy, że dużo siedzi w obszarze serca. O, I zobacz, i się ładnie równoważysz. I to już będzie powodowało... Trzymaj sobie. Lekki bodzie, zobaczcie. Ona sobie trzyma lekko. Ciekawostka dla Was. Trzymaj. Nie pozwól puścić. Jak Ci się trzyma nogę? Mam skurcz tutaj, ale no. ogólnie dobrze. Trzymaj. Zobaczcie. Działa. Manipulacja. Puszcza. To nie jest, ide to nie jest idealna reakcja. No, ale <noise> u mnie jest za dużo tematów, które się na siebie nakładają. Ta reakcja nie będzie zarydynkowa, ale jest inaczej. Puszczamy sobie. Czekamy sobie chwilę. Tak? Jak ktoś mi napisze, że ja, czy ja wierzę w takie rzeczy, to jest ja stracę wiarę w ludzkość dzisiaj. No i zobaczcie, ona nie, nie jest w stanie tak utrzymać kompletnie. To sobie za serduszko, tak jakby może taki większą obszar troszeczkę. Nie, nie, dwie ręce nie. Okay. Tak. Tu, tu, gdzie czujesz najwięcej duszenie, najbardziej. Dobra, bym nie wiem. Co no nie, to tak mniej, to tak dobra. bardziej, no nie, ten obszar, który najbardziej obciąża, dobra? Okay. I ręka zwołowana. To nie jest taka mocna kompresja, musisz przyłożyć sobie rączkę. dobra? Mm -hmm. I ta reakcja jest, trzymaj. Już inna, już fajna. To nam się normotonizuje. Nie jest idealna reakcja, ale jest nieźle. I teraz wiem, że bym, byśmy musieli popracować troszeczkę z obszarem klatki piersiowej. O, to jest też nadwrażliwość. Bardziej lekki bodziec. Już mamy od razu silne zamykanie. Nie wszyscy pacjenci mają tak wygórowane reakcje, ale tacy pacjenci są. Tacy pacjenci są. I musielibyśmy troszeczkę wiecie, wyciszyć to. Trochę wyciszyć to, żeby uspokoić ją i później możemy sobie dokładnie posprawdzać kilka rzeczy. Podróż sobie. O. Rozluźnij się. Do takich rzeczy jest fajna terapeczkowo-krzyżowa, jakbyście pracowali. To nie do końca chodzi o to, żeby z raz płynem mózgowroceniowym, to pierdoły są. Eee, tu bardziej chodzi o to, że pracujecie bardziej odruchowo, bardziej receptorowo. Oczywiście można było wrzucić do tego fajne wizualizacje, można by wrzucić do tego fajne rzeczy, które wy czujecie, które czuje pacjent. Każda robota może czuć coś innego. To nie jest w ogóle w ten sposób obiektywna terapia. Obiektywne mogą później efekty po tej terapii, jak najbardziej. Znaczy, to jest lekki bodziec. Ja naprawdę czuję sobie lekko, a ja Magda ma duszę. uczucie duszenia, tak? Tutaj, no. rękę tutaj. Mhm. Spróbuj sobie tak właśnie, wiesz. Jakbyś chciał tak, wiesz, tak troszkę rozciągnąć klatkę przez oddech, ale tak spokojnie, bez szarpania. Dobra? Głęboki wdech i wydech. Mhm. Dla Magdy byłoby fajne takie oddychanie w klatkę piersiową, troszeczkę, żeby to rozprężyć troszeczkę zaprzyjaźnić się z obszarem serducha, osierdzie, grasicy, mostka, połączeń żebrów mostkowych to by było dobre. Rozluźnij się. Coś się zmiesza? Pójdź sobie. Luźno. Dech. Pójdź luźno. Luz. Mhm. Co, że się dusisz? Rozumiem się, wydech. puść. Okej, okay, dobra. Uh -huh. Tu nam nic się nie wydarzyło. Okej, okay, dobra. A tu nam się zowało. Jest troszeczkę lepiej. Nie chcemy się zrobić, wiecie, jakiś trzymaj, pełnej terapii, bo to będzie wymagało u Magdy troszeczkę. O, I tu jest lepsza reakcja. I teraz zobaczcie. To jak my sprawdzamy, to oczywiście to są bardzo wydane testy, ale możemy sobie na przykład wziąć jakiś mięsień. Już jest troszeczkę lepiej. I na przykład mamy, o, fajniejszą reakcję tej ręki. Trzymaj. Nie pozwól. Tu nie. To mamy tylko rękę, ewentualnie nogę, ale w rękę, bo się te, lepiej testuje na długiej dźwigni. I teraz tak. Co my sprawdzimy sobie? Zobaczcie. Biorę sobie mięsień wskaźnikowy. Super. Luźno, 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 luźno. Robię sobie prosty bodziec, na przykład w miejscu bogato nerwionym. Robię sobie trakcję. dowolnego wolnego obszaru. Ręka jest fajna. Jak ktoś nie ma powybijanych, połamanych poluchów, no jest dobra. I zobaczcie, Magda się to zhipertynizowała. Wiemy, że ta nadrektność jest. Czekamy sobie. W sensie od tego, ile czasu ona potrzebuje, żeby wrócić do normy. To jest, można powiedzieć, jakby zaawansowanie tematu. Czy to jest konkretny temat, dłuższy, e gdzie potrzebuje się troszeczkę wygryźć w niego, czy to jest raczej taka niespecjalnie duże podrażenie? Tutaj jak widzicie trochę to trwa. Jak trwa to kilka sekund, to temat będzie jakby w miarę prosty, to tak z doświadczenia. Jak to trwa kilkadziesiąt sekund, kilka minut nawet, no to czeka Was duża praca, ale gdy tak źle chyba może nie będzie. Jeszcze chwilka. Oj, i zobaczcie, i już nawracam do normy. Trzymaj. Trzymaj. A już nam się w ogóle popsuł. To nie, to by wymagało by troszeczkę więcej pracy z piersiową, żeby nie było tej reakcji, wiecie, ucieczki, tej reakcji e, właśnie takiego czegoś takiego. E, bardzo ważny obszar dla całego ciała pod kątem układu kaduotomicznego. Tym bardziej, że dotykam sobie tutaj, a Ty czujesz nie tylko tutaj, tylko mhm. więcej. To byśmy musieli wyciszyć. Ale te reakcje mogą, być polegać na tym, że robicie sobie luźno, luźno. Robić, puść, puść, puść. Robicie sobie na przykład trakcję. Sprawdzacie na wskaźniku. Robicie kompresję. Sprawdzacie. rozciągacie sobie tkankę łączną. Sprawdzacie. Kompresję sobie ścięgno, Sprawdzacie. Robicie sobie bodziec, e, dla układu wzrokowego. Jednego oka, drugie oko sprawdzacie. Bo sytuacja jest taka, że to powinno wyglądać, jakbyście byście staw nie sprawdzili. To jest ta reakcja sama. Jakie byście torebki nie sprawdzili? Reakcja będzie taka sama. Ścięgno? Taka sama. Gdzie byście sobie nie rozciągnęli? Reakcja będzie taka sama. Które oko byście sobie nie podrażnili, Reakcja będzie taka sama. Być może ucho? Reakcja będzie taka sama. To jest nadwrażliwość. że macie tylko jedną stronę, tylko jedno oko, tylko jedno ucho, tylko jeden staw, to jest lokalny problem, tak? Do sprawdzenia trzeba zobaczyć, skąd jest unerwiony, jaki obszar jest obciążony, E, jaki e, splot, jakie naczynia ewentualnie mogą być dysfunkcyjne i tutaj potem wymaga to przepracowania lokalnego, czasami manualnego, czasami treningowego, czasami mentalnego, whatever. Wszystko zależy od tego, co to jest za problem, ale można w ten sposób różne bodźce sprawdzić. My zawsze sprawdzamy sobie właśnie kompresję na staw, trakcję, kompresję na ścięgno, tkankę łączną, oko, bodźce dla oka, bodźce dla ucha. Można to wprowadzić obciążenie dla układu duchowego, jest tego sporo, ale to, co chciałem wam pokazać, to jest właśnie ta nadwarzywna bodźca, ta umiejętność obserwowania pacjentów, ta wysokowrażliwość, hiperwrażliwość. Teraz będzie powstawało dużo nas na takie sytuacje. Jakbyśmy pogadali sobie z Magdą, ja może wywiad wywiadzie zapomniałam o tym, jak ona czuje się, gdy jest w miejscu, gdzie jest za dużo ludzi, jak ona się czuje, gdzie jest w miejscu, gdzie jest dużo sztucznego światła, jak ona się czuje w miejscu, gdzie jest dużo głośnej muzyki, a w takim miejscu też pracujesz, jak jest w sytuacji, kiedy są zapachy różne, i często może być tak, że ktoś reaguje na to, na to, na to, na to. I zapamiętajcie tą sytuację, dlatego że będziemy sobie z Magdą i co nieraz będziemy wam rzucali materiały i zobaczycie, co się będzie zmieniało. Myślę, że będzie zmieniało się dużo. I Magda też jest w trakcie też pracy z terapeutą, z psychoterapeutą, z lekarzami i zobaczymy sobie, co tutaj się dzieje, jak, co wpływa, więc będziecie mieli bardzo fajny feedback, a kolejna rzecz na tym zrobimy sobie, żeby nie było tego. To jest lekki bodziec. Macie takie reakcje, to nie tak, że pacjent udaje albo coś z nim jest nie tak, tylko po prostu jest naładowany. Może być taki, według nas, to taki trudniejszy pacjent, bo jest sporo problemów, które nakładają się na siebie. Dzięki za uwagę. Czy macie kciuki za nas? Jak macie jakieś sugestie i tak dalej, to wrzucajcie sobie w komentarze. Będziemy tutaj z Magdą działać.